Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Oglądasz w tym momencie Dzień Otwarty Online AMA Film Akademii. Znajdujemy się tuż przed budynkiem i słuchajcie, dzisiaj na transmisji zobaczycie przede wszystkim cały obiekt, jak to wszystko jest tutaj zlokalizowane. Wejdziemy do studiów filmowych, zobaczycie trzy akcje filmowe z użyciem na przykład efektów specjalnych. Naprawdę dziś przygotowaliśmy dla Was ogromnie ciekawy film. I zaczynamy. Zaczynamy pod budynku, ale na samym początku udamy się do kina. Kina, które należy tutaj do AMA Film Akademii. Wchodzimy do kina, uwaga, do kina, otwieram. Chodźcie ze mną. Okej, lecimy w takim razie do pierwszego ze studiów. Jestem tuż przed nim. Jak widzicie, studio 2. Chodźcie, wejdźcie wy. Teraz kręcimy taką krótką reklamę właśnie kurtki zimowej. Tutaj mamy też właśnie śnieg, chłopaki. To jest taka bardzo szybka akcja, jedno ujęcie na kamerę. Zobaczcie, komendy między sobą cały czas, jeśli chodzi o uczestników planu, bo to jest mega ważne. Cały czas analiza. To jest Ari Alexa, to jest kamera filmowa. Mamy tutaj obiektywy Sina, to jest Zamiang. Bardzo dobre obiektywy, świetnie to działa razem. Mimo tego, że mamy lato, zobaczcie, co leci z nieba. Ale spoko! Jest efekt! O nie, okulary! Okulary! Co, wchodzimy? Do pokazania, dopiero dwa pomieszczenia, a nasz live już chwilę trwa. Teraz tutaj, jeżeli chcecie się uczyć na kierunku montaż, to w tych pomieszczeniach będziecie się edukować. Pracy na programach, prace na programach, które do tego służą. I tutaj, jeśli chodzi o AMA Film Akademii, możecie się uczyć obsługi programów takich jak Premiere, Evid, After Effects, DaVinci Resolve czy Maya. Jest tych programów tutaj bardzo, bardzo dużo. A teraz wchodzimy do drugiej montażowni. Jak widzicie, na ekranach macie podgląd na to, jak wygląda montaż. Za chwilę będzie też efekt specjalny, będziemy też robić takie trochę kino akcji, ale to wszystko za chwilę, zostańcie z nami do samego końca. Katarzyna Skowron, dokładnie. To jest Centrum Dowodzenia. Cześć. Centrum Dowodzenia. Słuchajcie, no uczą się u nas osoby z całej Polski. Pokazywać, analizować i rozmawiać, prawda? Dokładnie tak. Teraz znajdujemy się w sali, w której odbywały się zajęcia kierunku realizacja dźwięku. Dokładnie. Możemy tutaj wyświetlać filmy. Garderoba, rekwizyty, studio. Tutaj też mamy na przykład sztuczną krew. To ja Was jeszcze zachęcę w tym momencie do rekrutacji. Trwa rekrutacja, w tym roku odbywa się ona całkowicie online. Wchodzicie na www.akademiamultiart.pl. Będzie głośno, uwaga. Ale będzie jeszcze lepiej. Też nie zapominajcie o tym, że w takich sytuacjach dużo ludzi jest zaangażowanych, również człowiek, który ostrzy takie ujęcia. Podejrzyjmy pracę na planie. I później delikatnie taki dojazd. Tam jest analiza, cały czas wdrażanie nowych wskazówek, nowych porad, nowych technik. I to jest świetne właśnie, że tutaj na tym planie, na planie w studio numer 1, który ma 250 m2 powierzchni, możecie tego typu kwestii się uczyć. Tutaj mają miejsce nauka kierunku operatorskiego, reżyserskiego. Tu się będziecie tego wszystkiego uczyć. Jakby pokaż drogę i... Dobra, to zainstynizujmy to sobie na słuchu, dobra? Mamy aktorkę. Tak, cześć, ja jestem Monika i jestem aktorką. Jesteś aktorką.
zachęcisz naszych widzów tutaj, żeby aplikowali na kierunek dźwiękowca? Zapraszam serdecznie. Zachęcam serdecznie. Jest fajnie? Dużo się można nauczyć? Tak, praktycznie? Jest wyśmienicie. Mamy świetnych wykładowców, mamy bardzo dobre zajęcia. Planu? Kierownik planu. Czym zajmuje się kierownik planu? Bo komendy cały czas słyszę. Komendy jest to sprawa podzielona pomiędzy kierownika a reżysera tak naprawdę. Nie wszystkie komendy wydaję ja, część wydaje zdecydowanie reżyser. Moim zadaniem jest doprowadzić do gotowości, do ujęcia, do próby, do ujęcia. Tadeusz Włomnicki, jestem aktorem, bywam reżyserem. Aktor i reżyser, tak. Pięknie. A dzisiaj na planie jestem w roli takiego opiekuna artystycznego. Powtarzam, że w AMA Film Akademii możecie się edukować w trzech studiach filmowych. Jest specjalny dziedziniec do akcji, scen akcji. Bardzo Wam dziękujemy za obecność. Miło nam było, że byliście aktywni. Jeśli Wam się podobał ten Dzień Otwarty Online, to pomóżcie nam dotrzeć do większego grona osób i go po prostu udostępnijcie. Do usłyszenia!